Dzień dobry Państwu. Witamy przy lodowisku naszego burmistrza, pana Pawła Kanclerza. Panie Pawle, jak to się stało, że to lodowisko powstało? Skąd ten pomysł? To tak naprawdę to jest inicjatywa grupy radnych z panem Andrzejem Cichalem na czele. Zresztą jak widać, jesteśmy bodajże 10 minut po otwarciu lodowiska, zainteresowanie jest spore. Ten obiekt będzie czynny przez 2 miesiące, w zasadzie do 5 marca. Na szczęście nie jest wrażliwy na warunki atmosferyczne, bo to jest nawierzchnia syntetyczna. Wstęp jest bezpłatny, regulamin nieszczególnie restrykcyjny, godziny otwarcia dość długie, także myślę, że ożarowska młodzież i dzieci znajdą tutaj chwilę odpoczynku i po zajęciach szkolnych, no i w czasie ferii, który już niedługo przed nami. Wstyd powiedzieć, ja też mam te łyżwy na nogach, ale... Jeździć? Zapomniałem jeździć. W zasadzie nie mam sobie co przypominać, bo w zasadzie chyba nigdy nie jeździłem. Także to takie pierwsze nieśmiałe próby, byle bez ofiar, ale zawsze śmieję się, że nawet gdyby, to będzie wypadek przy pracy. No, dziękujemy bardzo, piękna reklama lodowiska i zapraszamy wszystkich na lodowisko przez cały czas i w czasie ferii również też. Jak ci się podoba na tym lodowisku? Jest świetnie, bardzo mi się podoba, bawię się wspaniale. Dzięki bardzo. Witamy pana Andrzeja Cichala, który jest nauczycielem szkoły podstawowej numer 1 w Ożarowie i jednocześnie radnym, który wpadł na genialny pomysł, aby w Ożarowie zaistniało lodowisko, sztuczne lodowisko. Panie Andrzeju, skąd ten pomysł panu przyszedł do głowy? No przede wszystkim brak oferty zimowego wypoczynku dla dzieci, to był główny motor napędowy. Jestem mieszkańcem Ożarowa od urodzenia, wiem jak ferie zimowe wyglądają. No i nieskromnie mówiąc tak, jednym z inicjatorów byłem, bo nie głównym, ale... Czy to lodowisko będzie dla dzieci bezpłatne? Tak, jest to lodowisko dla dzieci bezpłatne, jednocześnie jest wypożyczalnia, łyże razem ze strzelnią, to też jest bezpłatne dla wszystkich dzieciaków. Jedynie jeżeli ktoś przyniesie swoje własne łyżwy do noszenia, niestety będzie musiał zapłacić za to. Czy to lodowisko będzie tutaj otwarte przez cały rok? Nie, to lodowisko na 2 miesiące będzie stało, w ciągu 2 miesięcy. Czyli w tym momencie zahaczamy o ferie, prawda? Tak, bo główną myślą, która przyświecała, to były ferie zimowe, ale przy okazji jak najbardziej w ciągu trwania zajęć lekcyjnych nauczyciele WF-u mogą przyjeżdżać z grupami dzieci tutaj, uczyć dzieci jeździć rekreacyjnie. Dobrze, co chciałby pan przekazać naszym widzom Telewizji Misericordia? No przede wszystkim zapraszam wszystkich na to lodowisko. Właśnie, zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękujemy panu Andrzejowi. Dziękuję pięknie. Maskoteczki i teraz taki fajny konkursik. Gdzieś mi jeszcze jedna uciekła, gdzieś mi zginęła. Jest, już nie.